Witajcie moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem. Z filmikiem na temat lumpeksów, second handów, jakkolwiek to nazwiecie, szmateksy, no jest tysiące nazw na określenie sklepów, gdzie możemy nabyć ciuchy z drugiej ręki. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, również można zakupić takie ciuchy w charity shopach, gdzie właśnie pieniążki, które oni tam zdobędą, przeznaczone są na ludzi biednych, na pomoc dla nich, dla dzieci i na różne takie inne inwestycje. Natomiast jeszcze jedną rzeczą, która jest bardzo popularna tutaj w Wielkiej Brytanii, są tak zwane carbudy, czyli miejsca, gdzie ludzie przyjeżdżają autami, rozkładają jakieś tam swoje stoliki i sprzedają rzeczy używane zazwyczaj. I na takich carbudach możecie znaleźć naprawdę mnóstwo rzeczy, czy to są sprzęty, nawet, nie wiem, pralki, lodówki, meble, no przeróżniaste rzeczy, ciuchy, dodatki, biżuterię, dekoracje do domu, po prostu jest tam wszystko. W cenach po prostu kosmicznie niskich. Oczywiście czasem zdarza się, że są te ceny dość wysokie, no bo niestety no ludzie oczekują po prostu tego, że chcieliby wszystko za darmo, skoro jest to używane. Czasami nie jest do końca tak i niektórzy sprzedawcy po prostu się targują. No różnie jest. Tak czy inaczej chciałam Wam pokazać, co ja posiadam z tych miejsc. Oczywiście nie jest to wszystko, gdzieś mam jeszcze na pewno kilka rzeczy w praniu lub też schowanych, które aktualnie na mnie nie pasują lub nie są w modzie. Tak czy inaczej chciałam może zacząć od dodatków i może powiem Wam w ten sposób. Carbudy. Ta bransoletka, która jest tutaj z pawim piórkiem, kosztowała mnie, ona jest w środku, jakby wygląda jak złota. Ona kosztowała mnie całe 20 pi. No to tak jakby w Polsce kupić coś za 20 groszy. No po prostu, no za darmo można powiedzieć. I no wiadomo, rzeczy takie będą nam służyć przez lata. Kto lubi kolekcjonować biżuterię, kto lubi takie rzeczy, tego na pewno ucieszy fakt kupienia tej bransoletki za 20 pi. Okej, moi drodzy, w charity shopie, moim ulubionym, zakupiłam sobie przykładowo takie trzy bransoletki za cenę 50 pi. Więc wyobraźcie sobie, że w sklepie dałybyście naprawdę dużo. A bransoleteczki prezentują się w ten sposób. W porządku, jak dla mnie cena super. Kolejną rzeczą z second handu, z charity shopu jest taka oto bransoletka. Dość duża, plastikowa, ona od wewnątrz jest srebrna, za którą dałam 50 pi. I ona prezentuje się w ten sposób na dłoni. Dość taka masywna, ale bardzo fajna. Co jeszcze, jeśli chodzi o biżuterię? Zakupiłam sobie taki łańcuch. Ja Wam pokażę, bo on był jeszcze tutaj właśnie w zestawie z tymi perełkami, koralikami, jakkolwiek tam nazwiecie. I jeszcze dwoma innymi, ale akurat je odseparowałam. I za to dałam również 50 pików, więc totalnie śmieszne pieniążki. To akurat te korale zapłaciłam za nie chyba funt, z tego co pamiętam. Co mi się tu dzieje? Już. I one właśnie tutaj mają łańcuszek do zapięcia i taki czerwony kolorek, naprawdę fajny. Nie wiem, wydaje mi się, że może troszkę kamera przekłamuje, ale kolor jest naprawdę w porządku. Taki oto naszyjnik holograficzny. Z kim?
z Lordem Nelsonem. Już Wam pokażę z bliska. Tak się to prezentuje, mieni się fajnie. I tu akurat macie 50 pi. Także uważam, że całkiem w porządku. Dla osób, które bawią się biżuterią, mogą nawet sobie kupić jakieś takie rzeczy, które może atrakcyjnie nie wyglądają na pierwszy rzut oka, ale można coś z nich stworzyć. Przykładowo, ja kupiłam sobie takie dwa stare naszyjniki, które kosztowały mnie tam, nie wiem, 50 pików i z obydwu zrobiłam sobie kolczyki. I tak, z jednego, proszę, mam moje pióreczka fioletowe na złotym łańcuszku. Oczywiście te łańcuszki i tak dalej są moje. A tu takie fajne dwie kule, dwie bombeczki, również na złotych łańcuszkach, zrobione przeze mnie za po prostu groszowe sprawy, a mam to, co mi się po prostu podoba. Jeśli chodzi o biżuterię, to by było na tyle. Może przejdźmy do dodatków. Mam nadzieję, że ten filmik nie będzie bardzo długi. Ale tak, ostatnio zakupiłam sobie taką torebusię, która oczywiście ma tu jakieś nity i tak dalej, z frędzelkami, frędzle w modzie, któraż to pochodzi ze sklepu Primark. Torebka zupełnie niezniszczona. Ona jest taka jakby zamszowa, bardzo milutka i już Wam pokażę. Ona jest na takiej dość długiej, tutaj na długim pasku, niestety bez regulacji, niestety. I ona w środku ma taką podszewkę ortalionową, o ile tak to się mówi, ale jest zupełnie w porządku, dałam za nią funt 50. Torebeczka następna również z Primarku, zakupiona w second handzie, którą uwielbiam i jest świetna i naprawdę po prostu to jest chyba jeden z moich lepszych łupów. Jest taka oto kopertówka, która może być zarówno na paseczku, ona jest tak fajnie odpinana, wygląda zupełnie jak koperta, a może być, moi drodzy, no naprawdę taką kopertówką do dłoni, bardzo fajną, przyjemną, z takim super guzikiem. I ona tutaj oczywiście jest odsuwana, no i w środku macie tam dwie kieszonki. Super sprawa, ekstra kolor za, słuchajcie, 50 pi. Ja bardzo lubię tam chodzić z tego względu, zwłaszcza kiedy są panowie. Na ogół to są starsi ludzie, ale panowie oczywiście do kobiet bardziej sympatyczni, więc no, często jak tam jestem, to po prostu ceny mi dają bardzo mało i mówią, no nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, no niechaj będzie 50 pi. Więc ja oczywiście nie protestuję, kiedyś nawet dostałam apaszkę za darmo, ale w tym momencie nie mogę jej znaleźć, wybaczcie. Przejdźmy może do kolejnej torebki. I jest to taka torba dość duża, taka czerwona, taki worek, w porządku, zupełnie niezniszczona, tutaj akurat regulacja jest na węzełki, ona się tutaj w środku zapina, no troszkę jest skulkowany ten materiał w środku, ale to chyba nie bardzo nam przeszkadza, ona się tutaj właśnie zapina na zaczask. Taka na właśnie na węzełki. Myślałam ją ozdobić ćwiekami. Zobaczymy. Aha, jeśli chodzi o koszt tej torebki, kosztowała mnie funt. Kolejną torebeczką z... Tym razem to jest chyba torebka z Carbudów. Z tego, co pamiętam. Tak. Zakupiona na Carbudach 2 lata temu. Jest to taka szara z wężowej skórki, odpinana w ten sposób. Torebka, która była... Nie, ona tutaj nie ma żadnej metki, niestety nic nie widzę. Była zakupiona właśnie na Carbudach i torebeczka ta kosztowała mnie 50 pi. Więc uważam, że naprawdę w porządku.
Mam również taką torebkę. Nie bardzo wiem, jak ją wykorzystać w stylizacjach. Myślałam o białej z jakimś takim motywem może marynarskim. Nie wiem, dlaczego wzięłam tą. Ona jest na takim pasku, w takim oto kształcie i kosztowała mnie 50 pików. I ona jest z firmy, nie wiem, czy znacie tą firmę, Lotus. Nie kojarzę. Może Wy coś wiecie więcej o torebkach, ja się za bardzo nie znam. Kupiłam ją, chyba nigdy w niej nie wyszłam, ale może ją wykorzystam w swoich stylizacjach. Przejdźmy do pasków. Jeśli chodzi o paski, mam w tym momencie 3 paski z second handu, a mianowicie taki po prostu zwykły, cieniutki, czarny ze srebrną sprzączką, po prostu taki zwykły, cienki pasek, 20 pików. Rzecz, którą zakupiłam ostatnio, po prostu jeden z moich lepszych łupów również. Jest to taki pasek, który właśnie jest taki jakby ze złota, ale jest to taki łuskowany, jak nie wiem, jaszczurka, jak wąż. On jest tutaj zapinany w ten sposób na takim grubym łańcuchu. Natomiast jeśli się uprzemy, oczywiście nie do tego, nie, jak ja to zakładałam, aha, zapinałam, po prostu można sobie go 2 razy przełożyć i prezentuje się on super na, jak to się mówi, na bluzce, na golfie, na czymkolwiek, naprawdę. Więc może być zarówno paskiem, a jeśli się uprzemy, może być również, jak to się mówi, naszą biżuterią. Ja nic go nie skracam, nie ruszam, bo po prostu chcę go zostawić w takiej formie i w takiej wykorzystywać. Pasek kolejny, który zakupiłam, jest to taki na rzemykach z takimi metalowymi kwiatami, kamieniami i jest to paseczek, za który dałam chyba 50 pi, z tego co pamiętam. Jeśli chodzi o apaszki, chusty i tak dalej, to pokażę Wam tylko 2, bo właśnie tą trzecią, którą dostałam za darmo, niestety gdzieś przesiałam i nie wiem, gdzie ona jest w tym momencie. I tak, jedną z nich jest taka złota, długaśna. Ona nie jest szeroka, ale jest właśnie taka złota, o ile jest to dla Was widoczne. Ma takich nitek właśnie połyskujących mnóstwo. I za nią dałam chyba 50 pików. I wzięłam sobie również taką, o ile ją rozłożę. Nie wiem, czy widzicie tą dekorację. Ona jest właśnie tutaj właśnie z takimi węzełkami. Nie wiem, jakieś mi się to bardzo z Rzymem kojarzy. Może niesłusznie. I za tą chustę, za tą apaszkę, jakkolwiek tam nazwiecie, również dałam 50 pi. Ok, moi drodzy, jeśli mówimy o ciuchach, to bluzka, która była kiedyś bardzo przeze mnie uwielbiana, która mi się bardzo podobała i którą pani właśnie na Karbudach się ze mną targowała, nie chciała mi jej sprzedać tanio. Wybaczcie za zmieniające się światło, ale się coś zachmurzyło niestety. Bluzka jest z Bershki. Moi drodzy, ja za nią dałam, jest świetna, bardzo mi się podoba, ja za nią dałam na Karbudach chyba 4 funty. Wiem, że pani bardzo się ze mną przezbywała, że nie, nie ma opcji, ona nie zejdzie z ceny. Dużym mankamentem tej bluzki jest to, że ona po prostu wszędzie, ale to wszędzie po prostu popuszcza szwy. O ile tu zobaczycie, tu jest dziurka. Kolejna. Zazwyczaj jest tak, że zaszyję jedną, pojawia się następna. Chwilę już nie chodziłam w tej bluzce,
ale bardzo długo była moją ulubioną. Uważam, że ma naprawdę fajny nadruk. Rzecz z Polski, nie z Polski, zakupiona w polskim second handzie. Były to spodnie rybaczki, ale krótkie rybaczki. W sensie one są chyba za kolaną, niewiele. Jeansowe, tutaj jeszcze możecie zobaczyć z tyłu, że miały zapięcie. Ja je sobie podszyłam, obcięłam właśnie tamte elementy. I w tym momencie one są tutaj zapinane z boku na guziczki. Ja dałam wtedy za te spodnie, one nie są chyba z jakiejś firmy, Bóg wie jakiej, nie wiem. Metkę mają taką, moi drodzy. Wy się znacie, to sprawdzajcie. Za nie chyba dałam koło 10 zł. I ja wiem, że właśnie te szelki, coś tam było popsute, nie pamiętam. Ale koło dychy za nie dałam na pewno. Rzecz tutaj kupiona w charity shopie. Nie chodzę w tym topie, ja w nim śpię. Ponieważ lubię Michaela Jacksona. Jest to właśnie koszulka z Michaelem Jacksonem. Z jakiej to jest firmy, to pojęcia zielonego nie mam. Produkowane w Turcji. Ale skąd to jest? To ja nie wiem, moi drodzy. Bo tu żadnej innej matki nie widzę. O, jest. Jest Top Shop. Wow, nawet nie wiedziałam, że mam bluzkę z Top Shopu. Słuchajcie, więc ósemka to jest z Top Shopu, która kosztowała mnie funta. No ale nie bardzo, mówię, chodzę w tej bluzaczce, jakoś tak nie leży, jakbym chciała. Może gdyby leżała, to bym w niej wyszła, a tak sobie w niej śpię. Spodenki, Z jakiej one są firmy? Już Wam pokażę. A chyba tu to się w ogóle za diabła nie wyczytacie, no ale dobre. Tak to wygląda, moi drodzy. I są to właśnie takie shorty. Niebieskie. Takie troszkę w kantkę. Jeśli się znacie właśnie na firmach, to będziecie wiedzieć, co tam oznacza taka mała literka E. Ja te spodnie, z tego co pamiętam, zakupiłam tu i one kosztowały funt 50. Ok, lecimy dalej. Tą rzecz akurat mam z Karbudów. Wybaczcie, że jest na lewą stronę. Jest to bluzeczka. Bluzeczka, która już tak troszkę jakby wyblakła, ale ona jest zakupiona 2 lata temu. Bardzo swego czasu lubiana przeze mnie, fajna, kolorowa, właśnie z takimi kleksami. Nie wiem, co to jest za firma, już poszukamy na Metce. O ile tu jeszcze coś znajdziemy, 14. Proszę, taka oto firma. Sprawdźcie. I za nią dałam, nie wiem, no, na pewno nie więcej jak funta. Ok, lecimy dalej. Jest jeszcze tego troszkę, ale już będziemy powoli kończyć. Postaram się streścić. Bluzeczka, taka cekinowa, dyskotekowa, imprezowa, taka tuniczka, która jest na szeleczkach, takich grubszych. Pochodzi ona z New Looka. Ojejku, jest to 12 New Look. I tuniczka, ta bluzeczka, ona sięga tak za pupę, dość za pupę. Z tyłu jest zupełnie normalna bawełniana. I za nią akurat dałam więcej, bo to było chyba w granicach 3 funtów. Kolejną rzeczą jest również bluzeczka na ramionczkach, bluzeczka, no top taki, z tygrysem wielokolorowym, gdzie wplecione są jeszcze cekiny.
Mam nadzieję, że jest to dla Was widoczne. I to również jest New Look i również dwunastka. Więc kolejna rzecz. Za tą akurat dałam, myślę, że koło funta. Coś mi się kojarzy, że to było w tych granicach. Kolejna rzecz. Tuniczka. Taka zwykła. Tutaj lekko ściągana. Panterkowa. Ściągacz na dole. Też tak na pewno za pupę idzie. Dość daleko. Tu akurat za żadne skarby nie mogę znaleźć metki, bo nie ma. Ona jest z pleców wycięta i tutaj z boku niestety też nie widzę. Za nią dam funcika. Więc wiadomo, w połączeniu z innymi rzeczami na pewno fajnie wygląda. Lecimy szybciutko. Tunika. Tunika wyglądająca w ten sposób. Lekko maszczone rękawki, kołnierzyk. Odcinana pod biustem, luźno puszczona dalej. Myślę, że jest to dla Was widoczne. W takie paseczki drobne. Na guziczki normalne, plastikowe. I jest to, moi drodzy, tunika, za którą dałam funta. I proszę metkę. Widać, widać. A funt był? Był. Do stylizacji niejednej wygląda fajnie. Rzecz śmieszna, nie patrzcie na zdobienia na tej bluzce, bo wykonałam je sama. Po prostu chodzi mi o koszulę jeansową. Jeśli szukacie koszul jeansowych, kurtek, czegokolwiek, jest to przedział mniej więcej od 12 do 15, przepraszam, od 12, 15, jeśli chodzi o kurtki, to nawet 25 czy 60 funtów. Natomiast ja zakupiłam sobie moją na męskim dziale, w second handzie, jest ona z Dolce Gabbany, nie, Boże, wybaczcie, z Mark & Spencer. Dolce Gabbany mi się zachciało w szmateksach, masakra. Więc tutaj macie metkę, napisane jest tutaj, że limitowana kolekcja i ja sobie wyobraźcie sama, no bo po co pytać kogoś, po co kupować za nie jakieś wielkie pieniądze. Zrobiłam sobie sama po prostu to wszystko i jeszcze sobie tutaj ozdobiłam. Pokażę czy nie pokażę? Koło niby kieszonek. Ona z tyłu się tak prezentuje, w ten sposób, więc słuchajcie, za 2 funty mam bluzkę, która jest, nie wiem, warta 15 albo i lepiej. Lecimy szybciutko, zostało jeszcze tylko 3 rzeczy i kończymy, obiecuję. Jest to taka marynarska, no można powiedzieć marynarska sukienka, tunika. Ona ma tutaj kieszoneczki, tu jest w paski, szelki, guziki dość duże. Ona jest z Primarku, rozmiar 20, tfu, Boże. Co ja gadam za głupoty? Rozmiar 12. Ona z tyłu ma takie sobie szeleczki również. I myślę, że ona kosztowała coś koło 2 funtów. Z tego co kojarzę. Już lecimy rzecz przedostatnia. Ta akurat jest zakupiona w Polsce. Taka oto nazwa. Jest to taka kurteczka. Kurteczka, no można powiedzieć lub koszula, ale bardziej chyba nadaje się jako kurtka, bo ona jest z takiego materiału cieplejszego, wydaje mi się. Tutaj ma mankieciki, guziki, tu się oczywiście zapina i ma również kieszonki. Natomiast co ja chcę o niej powiedzieć, to to, że zakupiłam ją za 10 zł. Ona jest właśnie taki, ma połyskliwy materiał, nie wiem co to za materiał, ale jest naprawdę w porządku. I rzecz ostatnia, zakupiona bardzo niedawno. Jest to naprawdę prześwietna, kwiecista tuniczka, sukienka, jakkolwiek nazwiecie. No myślę, że na sukienkę to nie, bo chyba by trochę pupa z niej wychodziła. Ale co my tu mamy, moi drodzy? Jest to 14. I ja już Wam powiem, co to była za firma.
New Look. Proszę. Tak. I ona właśnie jest tak wycięta na pleckach. I to się prezentuje w ten sposób. Także naprawdę super, super. Prześwietna jest, uwielbiam ją. Dałam za nią 2 funty. Więc no po prostu majątek. A i ostatnia rzecz, jaką Wam chciałam pokazać, może nie powinnam, bo nie są to buty już w dobrym stanie. Kupiłam je z Metką. Takie oto butki. Nawet już nie wiem, co to są. Starło się, nie pamiętam, z jakiej one były firmy. Natomiast ja kupiłam te buty, takie właśnie miętowe, z Metką za 2,50. 2 lata temu nie wiem, co to była za firma, więc Wam nie powiem. Owszem, można kupować buty na szmateksach, second handach, ale ja raczej bym polecała te z Metką lub, no nie wiem, dla niektórych ludzi nie sprawia to problemu, mogą sobie jakąś tam, nie wiem, wyczyścić, zdezynfekować, jakkolwiek. Ja raczej nie przypadam za tego typu zakupami w second handach, bo uważam, że jednak są to już rzeczy no bardzo takie osobiste, gdzie bakterie naprawdę się przenoszą. Okej, moi drodzy, wybaczcie, że Was tak zanudzałam. Chciałam Wam pokazać po prostu kilka rzeczy, które posiadam z second handów, Carbudów lub tam charity shopów, szmateksów, jakkolwiek nazwiecie. Ja Was gorąco zachęcam, polujcie, bo naprawdę warto. No i nie dajcie robić się w bambuko, no chyba, że coś naprawdę Wam się podoba. I szukajcie raczej w Polsce takich mniejszych second handów ze starszymi ludźmi, gdzie ludzie tacy, no, nie mają pojęcia o tym, co mają. Okej, moi drodzy, ja Wam ślę buziaki, gorąco Was pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa.